Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym miksiku Ależ Roboty. Dzisiaj, moi kochani, i przygody, i openingi w Hearthstone'ie. No, męczące to męczące, więc dzisiaj nagrywamy miksika przed skończeniem mawki. Wyjątkowo raz na jakiś czas takie rzeczy się dzieją. I dzisiaj jest też taki dzień, żeby mieć już to z głowy, moi kochani. Chociaż zrobiliście 2/3 planu, jeśli chodzi o łapki, więc nie powinno być za karę odcinka, ale dam wam ostatnią szansę i jedziemy, moi drodzy, jedziemy. Dzisiaj króciutki odcinek, ludzie coś ostatnio słabo te unlocki wysyłają, ciągle przeżywam, Blade ciągle przeżywa to, co wysłał nam już kiedyś, jak 58 healthu zostało karłowatemu gnomowi. No przykre to przykre, ale nic na to nie poradzimy, walniemy sobie za to w portal gildii. 1 000 000, dobry hicior, 3 miliony, 6 milionów, kolejne, 7 milionów i 3 miliony, jeszcze 3. No powiem wam, dobry hicior był, aż zasłonimy, żeby sprawdzić, ale z 20 baniek weszło 23,5 miliona, to jest bardzo dobry wynik jak na mnie i na ten portal. No to dobrze, już pierwszy portal powiedzmy, że mamy udany. 20% Slendermana. Zobaczmy. 4 miliony. Jest. 3 miliony. 5 milionów. Jezu, musiałeś za 15. Nie mogłeś nie krytyka i dać mi szansę cię dobić. No ale 20% zeszło na 6. Jesteśmy 4% do przodu, więc załóżmy. Załóżmy przez chwilę, że jest ok. Załóżmy przez chwilę i idźmy na pile. Daydreaming mamy już ostatniego peta na setnym. I 16 na setnym, czyli pilot liche. 15, 73, 13, 100. Drugi 100 razem daje 470, zgadza się 490, czyli ma 100. 15 na 70. I 13 na 100, czyli my tu mamy 100. Jesteśmy w stanie to wygrać, ale puścimy mrok, żeby było to troszeczkę pewniejsze w przypadku Daydreamina. Powinna to być easy. Walka dla Jaduna. Don Jinjon już walczy z Pirodlichą. No. Żeby to była uczciwa walka, to nie powiem. No, Mnibun się na uniki nie daje nabierać już. Ale tutaj zabrakło tak niewiele. No i pełny Jadun na pełnego rozpira, moi drodzy. To nie jest wcale takie hop-siup. Nie jest takie hop-siup. Dalej wszystko może się wydarzyć. Kwestia paru bloków, ale no nie dzisiaj. Nie dzisiaj, moi drodzy. Pluto, Pluto i wypluto. 300, 11, 100. 20 już też jest na setnym. Oj, robi się niebezpiecznie. 20 też jest już na setnym, tu mamy my 18, więc ziemia to powinna rozegrać. Widziałem już tu skawkę, wy pewnie też, więc ziemia to rozegrała. Aczkolwiek jest problem, bo nie wiem, gdzie wcisnę swój ogień, o wodzie to już nawet nie marzę, żeby gdzieś wcisnąć. Klocek tu jeszcze rozpira po 100 tysięcy, no klocek jest już prawie mordercą. Tym, że prawie robi wielką różnicę. No Tyrek powinien sobie tu poradzić z 1/3 rozpira. No nie róbmy tutaj scen. Dokładnie. Tyrek powinien sobie poradzić z 1/3 rozpira. Nie róbmy scen. I paranoi. 2 za 400. 5 za milion. Słabe zadania. Weźmy najkrótsze. Dupixon. O, może to tutaj będzie Dupixon. Dupixon ma... No, już może mieć też na setnym peta ostatniego. No tu Pixon w ogniu nawet nieźle stoi. Drugi na 100, potem ma 13 na 100, potem ma 15 na 86, 16 na 100, 20 na 79 jest wpisany, ale łączny poziom jest 468 w tabelce, a tu już jest 506, więc może być nieaktualny. Chociaż z 30 lipca, no, to jest dużo nieaktualny ten wpis.
Spróbujmy to ogarnąć i policzyć. 506 i karmione pupile. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć pupili karmionych, czyli 506 minus 11. To jest 496, 495. 395, 295, 195. 195 odjąć 86, to będzie 109 i odjąć 2, 107. Czyli może mieć ostatniego peta na setce. Teraz zobaczmy po drodze. 13, my mamy 14 i 15, to zlejemy to. No ale tutaj już walka będzie po prostu losowa, bo pil od licha rozpirowi za wiele niestety nie zabierze. To jest jej ogromny minus, że pil od licha za dużo nie zabierze. 10 za 6 milionów to jest piękne zadanko. Nakarmimy koniksa. Woda tutaj nie ma kompletnie żadnych szans, więc chyba pójdziemy ze światłem. Żeby było pewnie, żeby tu Pixon nie poczuł się źle, że wysyłam na niego jakiś ogień. Paladon, no jest rozpit na setnym, tak jak planowałem, i aż jednorok musiał wziąć udział w tej walce, no. Ostro, ostro, pany, ostro. Renega. To jest dobry zawodnik, to jest zawodnik na nasz ogień. Tak jest, to jest zawodnik na nasz ogień. A może nawet i na wodę? Chyba nie. Nie. Nie, bo już może mieć koło 80 poziomu nawet ostatniego peta. Więc to już na wodę się nie nadaje. Ale Renegat pozwala nam wcisnąć ogień. I wyjść na 4-0. A, rozpir na 69. No ale on już jest dość silny, ten rozpir. Mógłby żółwia położyć. Chociaż trudno powiedzieć, czy by położył tego żółwia, czy nie. Natomiast wiemy o tym, że Pluto i Wypluto jest za mocny, żeby tutaj z wodą do niego iść, bo ma rozpira na setnym poziomie, więc kończymy przygodę z S34 na 4-0. Co to za zadania, naprawdę. Kończymy przygodę z 34-4-0. Niestety śliwki w ogóle nie lecą, więc ten hydrofil to w ogóle nie jest karmiony. Lada chwila będę już miał głębiona. Kwestia chyba 2 dni. A hydrofil po prostu jest w dupie. No nic, moi drodzy, nic z tym nie zrobimy. Nic z tym zrobić nie możemy. Możemy pędzić na W9, zrobić dokładnie to samo i zobaczyć, co się wydarzy. Zaczniemy od portalu gildii. Oj, dołączenia do ataku. 4 600 000. Aha. I 4 500. 9 milionów. Spoko. Jak nam pójdzie nowy portal solo? Sądzący. To jest wojownik. No dobra, 7 milionów, 6 milionów. Słabe te kity. 20 milionów to już dobrych. 13 słaby. 24, ok. No ciekawe, ile zabraliśmy. 87%, czyli 3% będziemy progresu mieli, czyli w miesiąc go zabijemy. Spoko. Bywało gorzej. Jak sytuacja... Co tu się dzieje? Halo. Paszet mi z mojego tronu. Paszet, mówię, z mojego tronu. No. Królowa jest jedna. Królowa jest jedna. Jak w pupilach sytuacja wygląda? Beznadziejnie. Stoimy w miejscu, w zasadzie. No ale dobra, Silent Night, 18 pupili, 661. No skoro 18 pupili, a my mamy 19, no to 400 karmin więcej, 5% od pupila więcej. Nawet jak będzie bullshit, to mam to głęboko w pożarwarzaniu ryboga. Poradzi sobie z tą rybogą i zacznie już bić rozpira. Bardzo dobrze, bo tutaj nie będzie żadnych uników ani bloków, tylko czysty damage. Rokitek tutaj swoje też dorzuci. Jakby go zdjął tak ponad połowę w sumie, już to jest, no to bardzo dobrze. No raczej rozpir będzie już miał przygodę łatwiejszą. No tak. No tego raczej rozpir nie jest w stanie przegrać, jak bardzo by się starał. Okej.
Jak bardzo by się Rospir starał, to raczej tego przegrać nie jest w stanie. René 19 kupili 762, no to na ogień wskakujemy z wodą. I raczej powinniśmy to wygrać. Liczymy dzisiaj na 9-0. No. Tak jak wczoraj. Syrenia, ryboga, szlałwą, żółwio. No i dobra, żółwio na rokitka. Trochę ma go zdjąć. Głębion go ma dobić i zacząć bić Rospira. Taki jest plan. Taki jest plan, że głębion dobije rokitka i zacznie klepać Rospira. I pytanie, ile temu Rospirowi zabierze. Przydałoby się, żeby sporo. To są piękne hity. No raczej Hydrowir nie jest w stanie tego przegrać. Też widziałem już różne rzeczy. 5 bloków pod rząd i 5 krytów pod rząd i moje nie jest w stanie przegrać. Zmieniłoby się w O2. No ale nie tym razem, na szczęście. Nie tym razem, moi drodzy. Zobaczmy, czy jakieś lepsze misje na S34 dają w końcu, czy nie. 5 za milion, 200, 2 za milion. Niezbyt dobre te misje są. Broiler 19 kupili 746, ruszymy z mrokiem i zostaną nam dwa najmocniejsze żywioły, czyli ziemia i światło. Ruszymy z mrokiem, a mrok powinien sobie tutaj jadun poradzić z Rospirem, Omnibun, ryboga. No, źle to wygląda, powiem wam szczerze. Wygląda to na styk. Zawiszawsza na rokitka to jest matchup idealnie wyrównany. Tutaj bloki zdecydują. No i pytanie, czy Jadun jest w stanie zabić Rospira? Oczywiście, że powinien być. Ja pierdolę, co tu się dzieje. Co ty, rokitek, robisz? No chyba go pogięło. Jeszcze tu mi blokuje mojego Jaduna, no. Naprawdę. Ja już widzę tą porażkę, naprawdę. Znowu blok. Ja już widzę tą porażkę. Trzeci blok. I żaden krytyk nie wchodzi. No, powiem wam, że już miałem telepawkę. No już miałem telepawkę. Och, muszę chwilę odsapnąć. Bo już miałem naprawdę telepawkę. Flashnox 19 pupili. W ogniu 1017 idziemy 20 z ziemi, chociaż ziemia jest chyba słabsza od Unsfoyer, no ale dwa pupile na końcu versus jeden, no to swoje zrobić powinno, nie? Też się tu nie pokazała truskawka, więc będą nerwy do końca. Amolak tu już Lisowil wykidajło, już te walki są takie niezłe, że prawie wszyscy atakują, nie? Pancernik na rybogę, okej, okay, to mi się podoba. Szczerbun dobije rybogę i zacznie się bawić rokitkiem. I rokitek jest ze szczerbunem podobny. No, szczerbun ma nawet większe statystyki, okej. Okay. Szczerbun to powinien wygrać i powinien zacząć bić Rospira. No i klocek powinien go dalej bić, ale zobaczcie, klocek, czyli 19 pet nie będzie w stanie zabić 70% Rospira. Będzie musiał Tyrek w to wejść. No na szczęście ten Tyrek chyba dużo do zrobienia mieć nie będzie. Chociaż... okej. Okay. No powinno się to Tyrkowi raczej udać. No nie róbmy tu już znowu jakiś... 22 oczka, wow. Nie 20, tylko 22 oczka. No i na koniec Voaning. Zaraz zobaczymy, czy go zawołamy, czy go nie zawołamy. 7 za 3, 300, 5 za 20. Wszystkie misje podobne. Weźmy tą 7, bo ona chyba w goldzie się najlepiej przedstawia przy dobrym expie. No i Voaning. Zawołamy Voaninga światłem. Tu raczej powinna być najprostsza walka. Raczej nie dojdziemy do ostatniego kilo. Trzymam to światło, a jednak dojdziemy do jednoroga. Trzymam to światło, bo liczę, że kiedyś w końcu przyjdzie ten piękny dzień, że trafimy na flema, ale kurwa, nic z tego. Nic z tego, moi kochani, nic z tego. Nie trafimy. Nie ma szans. O, patrzcie, jak się uparł rokitek. To dlatego musi jednorog wziąć udział w walce, bo rokitek się uparł. No dobra, ale Heraldon trochę zmiękczy tego Rospira.
Tak rzekłbym nawet, że bardzo zmiękczy. No i jednorób. Ja powiem wam, że wcale to nie jest pewne zwycięstwo, ale... No i... Okej, wrzucamy sobie elegancko. Jesteśmy zadowoleni, uśmiechnięci i o to chodziło. Moi kochani, i to tyle dzisiaj z naszego micika. Mamy swoje 9.0. Podsumowując, 15.500 jest ok. Podsumowując, portale 3%, całkiem nieźle. Portal Guildii, średnio na jeża. Za to bardzo udany portal guild na S34, przyzwoicie portal solo na S34, więc tragedii nie ma. I to tyle, moi kochani. Żegnam się z wami. Pamiętajcie o łapencjach, a ja śpieszę się do Hurtstone'a i do Wiesława. Trzymajcie się, hejka i pa, pa!